Cześć, tu Kuba Stuba. Witam się z Wami w pierwszym dniu 2018 roku. 2018, nie 2018, pamiętajcie o tym, bo 2000 był rok tylko jeden, 2000. Więc lecimy na pierwszy trening w tym roku. Zapraszam, przetestujemy przy okazji nowy aparat. Zobaczymy ujęcia w slow motion. Chodźcie. Trafiliśmy świąteczny pociąg. Ja już widziałem raz, a ty? No ja nie, pierwszy raz. Pani się załapie? No. Załapie się pani. Może pani pozdrowić wszystkich widzów? Ależ oczywiście. A jechała pani świątecznym pociągiem? Jechałam właśnie świątecznym pociągiem. I jak się pierwszy pani podobało? Raz, bardzo mi się podobało, a jadę z zawodu, właśnie mam świąteczny, pierwszy medal. A gdzie pani biegła? W Parku Skarżyskim, taki bieg noworoczny, 5 km. A ja właśnie 400. Prowadzę kanał o sportowym życiu, więc no świetnie proszę, się pani wpasowuje. No właśnie, widziałam co robię, oczywiście, zaczepiając. Ale faktycznie ja na odruch aparatu lub tego to mam... Bardzo się pani naturalnie zachowuje. Tak, 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 bardzo naturalnie. To wszystkiego dobrego. No, wszystkiego z tym dobrego nawzajem. Chodź, mam czekoladkę. Mam czekolata. Czekolata, czekoladę? Co robisz? Nagrywam. Moje nogi? Twoją dupkę. Z tego całego ambarasu i tego świątecznego pociągu zapomniałem powiedzieć, chodź, nie zatrzymuj się, że popijam sobie teraz białko po treningu. Ostatnio mam takie postanowienie, że sobie wypijam izolat zamiast karbo, bo zawsze po treningu piję karbo. Natomiast być może białko jest lepszą opcją, zobaczyć, czy to będzie miało jakiś znaczący wpływ na regenerację, samopoczucie po treningu. Nie wiadomo. Teraz jesteśmy w domu, będziemy robili sobie placki ziemniaczane. Dawno nie robiliśmy, ponieważ jest to coś, co wymaga odrobiny czasu do zrobienia, a czasu nie zawsze jest sporo, nie zawsze są dwie osoby naraz w domu, żeby to zrobić. W sumie mam jakieś natchnienie takiego opowiadania. I jak już opowiadamy o tym naszym poczynaniu w kuchni, o którym na pewno chcecie słuchać, bo wciąż oglądacie ten film, to chciałem Wam przedstawić mój patent na tarcie ziemniaków. Wiem, że nie jest to zbyt emocjonujące, natomiast wydaje mi się, że pomoże to Waszym plackom być mniej suchym, bardziej suchym, mniej mokrym. Co nie zawsze taka sytuacja jest dobra, że mniej mokro, bardziej sucho. Ale w tej sytuacji sprawdzi się świetnie, prawda Sylwia? Tak, idealnie. Czekałaś tylko na ten żarcik. No, tak. Wy w komentarzach też czekaliście na ten żarcik. Zawsze to samo, zawsze tylko jednym. Dokładnie, dokładnie. Zapraszam bliżej. Moja metoda na ziemniaki jest taka, że najpierw trę to sobie na talerz. Dużo mu do szczęścia nie trzeba, tylko starty ziemnia. Tutaj na sitku mamy już odciśnięte, jak widzicie, jeszcze na pięści mi zostało trochę tej masy ziemniaczanej i to możemy sobie już powtórzyć, powielić proces, dzięki czemu będziemy mieli już gotową masę, suchą. Sucha masa. Na koniec tego filmu mam jeszcze do Was taką krótką prośbę, abyście wypełnili ankietę, którą możecie znaleźć na dole w opisie. Tam będzie link do ankiety, która pozwoli mi lepiej Was poznać, poznać lepiej Wasze oczekiwania względem mojego kanału i pozwoli na to, żebym wiedział, w jakim kierunku mam podążać, aby traktuję kanał jako coś, czego nie chcę robić na siłę. Jeśli na przykład nie czuję takiej potrzeby wrzucenia filmu,
to nie wrzucam. Niemniej jednak chcę zwracać uwagę na to, jakie są Wasze oczekiwania względem kanału. Na przykład z jaką częstotliwością chcielibyście oglądać filmy, albo o jakiej tematyce chcecie, aby te filmy się pojawiały. Dlatego też będę wdzięczny, jeśli poświęcicie, myślę, że minutę, może nawet krócej, na wypełnienie tego formularza, który znajdziecie poniżej. No i cóż, tyle ode mnie. Do zobaczenia w następnym filmie. Standardowo zapraszam na Facebooka, Instagrama i do następnego filmu. I szerokość.